moja łódka, którą będę płynął. Także od razu idę tam na leżaki sobie zarezerwować miejsce. Tutaj możecie w ogóle zobaczyć na skałach, jaki odpływ teraz jest. Wiecie co? Naprawdę się zastanawiam, jak ci ludzie tu żyją. Delektuję się każdą minutą tutaj. Cudownie jest. Dobra, nie będę czarował. Wiecie, że u mnie na kanale szczerze. No to patrzcie tam. Z tyłu. Ładnie. Ale popatrzcie na rzeczywistość. Siemanko, kolejny odcinek. Już jadę teraz na wycieczkę. Znaczy, coś mi nie zaczyna nie grać, bo miałem odebrać bus, przyjdę z niezwykłą taksówkę, teraz chodzi, kombinuję, co tu załatwić i miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak, jak ma być, że pojadę normalnie z grupą, a nie jakąś łódką taką, co będą mi wiosłować. Jadę zwiedzić najpiękniejszą... nie, lagunę, nie mogę powiedzieć lagunę. Tutaj cały ten rejon. Zatokę. Tego mi brakło słowa. Sorry, dopiero kawa wypita przed chwilą, jeszcze nie zaczęła działać. Jadę zwiedzić tę zatokę tutaj. Jest to najpiękniejsza, z pewnością jeszcze ładniejsza od Kadba. Także na Kadba już nie będę jutro jechał. Jutro polecę od razu na wodospad. Albo może jeszcze już dzisiaj wyjadę i gdzieś pojadę. No zobaczymy. O, czekajcie, już się powiem. No dobra, dostałem już plakietkę z klubu nocnego Vanessa. Nie wiem, czy każdy kojarzy sytuację. Będę robił to na ochronie. Ojej, takie klasyki w kinie to już chyba nigdy nie będą. Jak poranek Kojota, bo chłopaki nie płaczą. No i przyznajcie mi rację, no taka jest prawda. To są po prostu filmy ponadczasowe. Kto nie oglądał tego 1000 razy? Jeśli ktoś taki jest, to sorry. Zmień kanał. Tak jest. Wiecie, na razie jeszcze jest tak. Później podobno ma się już wypowiedzieć, także luzik, spokojnie do tego podchodzę. Z uśmiechem na ustach, bo to najważniejsze. Pozytywna energia dla was. No i szykuje się fajny dzień. Naprawdę fajny dzień. Także oglądajcie. To moja łódka, którą będę płynął. Także od razu idę tam na leżaki sobie zarezerwować miejsce. Wycieczka ogólnie trwa cały dzień. To jest wycieczką, na którą każdy płynie, jak tutaj przyjeżdża. Kosztuje 90 zł. No i ruszamy. Właśnie tutaj wioska rybacka na wodzie. Sklepik tutaj mają. Tutaj teraz wpływamy do drugiej części. Zaraz wam pokażę. Zapytałem się naszego przewodnika. To mówi, że ta wioska rybacka to jest od 30-40 lat już. I ludzie to tak cały czas żyją. No, krewetki sobie rosną. Tutaj kraby. To takie zwykłe gówno jest, bo to jest takie pokazowe, z restauracji po prostu, co mają. Nie no, myślałem, że nas zabiorą do takiej, co naprawdę się dzieje. Ale pomyślcie sobie mieszkać na takiej wsi, na wodzie. Ja pieprzę. Hardko.
dokładnie teraz będę płynął na zatokę Bay to Long. Macie tu dwie zatoki, jest Bay to Long i Halong Bay. Podobno ta Bay to Long jest ładniejsza, ale one są zaraz obok siebie tak naprawdę. Także nie było sensu, żebym płynął znowu na jutro na Halong Bay, bo to będzie praktycznie to samo. Ale zmroczy ten klimat. Zaraz gdzieś będziemy pływać na kajaki. No powiem wam, że to ogólnie jest tak piękne miejsce, ale na pewno jest dużo piękniejsze, jak jest słońce. Bez słońca jest jak jest, zresztą widzicie. Tutaj możecie w ogóle zobaczyć na skałach, jaki odpływ teraz jest. Jeszcze to jest 2 metry, to spokojnie, jest mniej wody. No i kolejną atrakcją na tej wycieczce, która naprawdę jest świetna. Dzisiaj nie uda się pogoda, ale naprawdę wam polecam, bo ja sobie potrafię wyobrazić to wszystko, co tutaj jest dookoła, jak jest słońce. Tu w Tajlandii jest pełno takich gór. Znaczy tu uważam, że jest ich więcej na pewno, ale no ale wiem, jak to wygląda po prostu. Wiem wtedy, jaki woda ma kolor i tak dalej. Teraz ludzie idą na kajaki, które są tam, dokładnie. Ja nie idę, bo ja to mam, wiecie, no. Ja to nie, żeby nie było, że narzekam, ale dla mnie to żadna przyjemność w taką pogodę moknąć na kajaku. Tym bardziej, żeby sobie tylko opłynąć tą górę dookoła. No weźcie, umówmy się. Ale takich przygód to ja już miałem tyle, że wiecie, i to w piękną pogodę, także dzisiaj dla mnie nic takiego. W ogóle muszę wam powiedzieć, jaka historia była rano. 7 rano, 2 budziki dzwoni. Bez tego palca. 2 budziki dzwoni. Cyk wyłączone, patrzę za okno, brzydka pogoda, pieprzę to, śpię dalej. Za 15 minut, łup, na równe nogi, zrywam się, mówię, o kurde, wycieczka. Ja szybko się pozbierałem i zdążyłem. Ale już było blisko, żebym nie popłynął. A może to był znak, wtedy bym został dłużej i popłynął jutro. Kto wie, no od jutra już codziennie ma być ładna pogoda. A mnie blokuje jedynie to, że muszę jechać dalej. Jeszcze 2 miejsca mam do zobaczenia i nie mogę żadnego z nich opuścić. Prażona kukurydza, na ostro, kawka. Czekam i zaraz stąd. Następny punkt, który będziemy mieli obiad. Tylko trochę szybko w sumie, bo dopiero jest 11. No ale ta wycieczka i tak w sumie będzie szybka, bo o 3 już nie mamy wracać. Ja mam takiego przewodnika, że cały czas się o mnie martwi, przychodzi, gada. Ja to ja sobie chciał po prostu sam posiedzieć, popatrzeć na widoki. On cały czas próbuje mi jakoś, wiecie, zająć czas, żebym miał z kim gadać, żebym nie siedział sam. No ale już nie chcę mu tego mówić, bo naprawdę człowiek sympatyczny, stara się być dla mnie bardzo dobry. No ale czasem po prostu chciał sobie posiedzieć, no, i popatrzeć. Teraz właśnie wypłynęliśmy. Teraz pływamy właśnie do Halong Bay. Ale on powiedział, na internecie było napisane, że Halong Bay, zatoka Halong Bay i Lan Ha Bay to są dwie inne. A ten pan mówi, że to jest kłamstwo, że to wszystko jest to samo. Także w sumie, na którą byście nie popłynęli, jak tutaj będziecie w tej okolicy, no to zobaczycie to samo. A ja tak, wylądówka i podziwiam. Thank you.
Jak wam się widok z drona podobał? Myślę, że klimat jakiś to też daje, że jest akurat tak szaro, buro i ponuro. Obiadek zjedzony. Powiem wam, że w Wietnamie mam naprawdę ciężko ze smakami tutaj. No, nie smakuje mi po prostu ta kuchnia. Nie wiem, czy po prostu jestem tak przesiąknięty już tym dobrym jedzeniem w Tajlandii, tym, że tak wszystko tam smakuje. No ale tutaj te smaki nie są dla mnie. Zdecydowanie. Teraz mamy przerwę. Następne miejsce, prawdopodobnie gdzie jedziemy, to będziemy wypływać z zatoki. Tam na jakiś widok, czy punkt widokowy. I później na jakąś plażę też. No. Także wszystko po kolei, zobaczcie. Bajka. Jeszcze zaczęło teraz padać. No cóż. Pozytywne myślenie, pamiętajcie. Tutaj teraz też przypływa statek, na który można zostać na noc. Orientowałem się, ile kosztuje takie coś, taki dwudniowy rejs. To wychodziło $200. Trochę nieopłacalne. Wiadomo, że z jednej strony fajnie, oczywiście gdyby była pogoda, to fajnie. Tam macie tylko, nie wiem, 10 czy 15 kajut, jakoś tak. Rano się płynie, cały dzień się gdzieś tutaj krąży do jakiejś jaskini, idzie na jakąś plażę, coś tam, na jakiś zachód słońca. Na drugi dzień wcześniej rano się wstaje, żeby na wschód słońca. I później płynie się w jedno miejsce jeszcze i wraca. Totalnie bez sensu. Zapłacić $200 za to, żeby po prostu tam się przespać, zobaczyć wschód i zachód słońca. Nie wiem, no jeżeli kogoś to jara, no to okej. Albo ktoś ma dużo siana. Ale ja stwierdziłem, że dla mnie jest to zdecydowanie nieopłacalne. Ale ogólnie całą tą zatoką jestem zafascynowany. Naprawdę przypomina mi to taki Khao Sok Park, jak jest w Tajlandii, tylko dużo, dużo większy. No i pięknie, nawet słońce zaczęło wychodzić. Jeszcze dzień może być uratowany. Wiecie co? Naprawdę się zastanawiam, jak ci ludzie tu żyją. Ja wiem, że to jest tak jakby, no nie, czy nie tak jakby, no oni żyją tutaj, ponieważ żyją z połowu, bo to są wioski rybackie. Ale tu jest taka cisza, spokój, nie ma zasięgu, naprawdę nie mają tutaj internetu, nie mają nic. Nie dla mnie życie. Wiem, że może się powtórzę, ale po prostu jestem zachwycony tym miejscem. Delektuję się każdą minutą tutaj. Cudownie jest. Polecam bardzo. Dopływamy teraz do plaży. Normalnie jest tutaj miejsce, żeby się kąpać. Godzinę się tutaj zostaje. Tutaj są też dormy, tu w ogóle też można na noc zostać. Ale tak się wykupuje inną wycieczkę. Jak się wykupuje taką, to jak się tutaj z Hanoi jedzie. I zostaje na noc. A idę do restauracji na kawę i zobaczymy, co dalej. No ładnie, ładnie. Dobra, nie będę czarował. Wiecie, że u mnie na kanale szczerze. No to patrzcie tam z tyłu. Ładnie. Ale popatrzcie na rzeczywistość. I w takim momencie najpiękniejsze miejsce traci urok. Wracamy już z wycieczki. Musicie jeszcze zobaczyć wioskę rybacką. Powiem wam, że naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ludzie tu żyją. Tak na wodzie cały czas. Całe, że tak powiem, no nie wiem, czy można nazwać osiedle. Ale to się ciągnie dookoła tych skał, wszędzie są te domki rybaków. No
motocykl jest przygotowany do trasy. Czas mam dobry, bo jest przed 15, także zjem sobie obiad, ruszam w trasę. Dzisiaj mam jakieś 2,5 godziny drogi. Dojadę do kempingu, prawdopodobnie noc pod namiotem, zobaczymy czy będzie otwarty. No i jutro jadę dalej. Siema grubasie. Dobra, sorry, były grubasie. Pamiętaj, że ja cię zawsze pamiętam grubego i dla mnie zawsze będziesz gruby. Spełnienia wszystkich marzeń, czego sobie tam życzysz. Farta przede wszystkim, zdrowia, bo zdrowie najważniejsze. Kupy pieniędzy, żeby było co rozwalać. Widzimy się w wakacje, trzymaj się i baw się dobrze, pozdrawiam. No i dobra, szybko, póki mnie muzyka jeszcze nie łapie, postaram się powiedzieć głośniej, żeby głośniej mnie łapał telefon niż muzykę. Smacznej kawusi, piję kawkę, jem obiad i ruszam w trasę. W tym odcinku miała być pokazana wam właśnie ta wycieczka, którą wam bardzo, bardzo polecam. Mi się nie udała pogoda, no ale cóż, no nie zawsze tak się udaje wszystko. Chodzi o to, że te widoki i tutaj wszystko dookoła jest tak piękne, jest tak piękny rejon. Wiele osób na przykład podnieca się Krabi, że tam jest pięknie, że pełno tych skał i tak dalej, albo Kaosok, to tutaj macie to, ale razy 10. Naprawdę coś pięknego. Co do Kaosok i Krabi, oczywiście polecam bardzo i to bardzo, bo Tajlandię zawsze będę polecał. I w ogóle, kurde, to będzie z opóźnieniem filmik, ale od 1 maja każdy może przyjechać do Tajlandii. Czy zrobił to, co zrobił, czy nie zrobił tego, co zrobił, bo jest anty, każdy może przyjechać. Sprawdźcie sobie regulacje i zapraszam do Tajlandii. W ogóle już rozmawiałem teraz z moim bratem, przez to, że nie będzie wszystkich obostrzeń, wraz z nim i Przemkiem, czyli Shamrock Coaching, będziemy organizować obozy sportowe. Termin, będą dwa w ciągu wakacji, jeden to będzie prawdopodobnie... No dobra, bo mi się wtrącił. Tak, będą dwa obozy, chcemy je zrobić w lato, czyli jeden będzie koniec czerwca, początek lipca, 2 tygodnie, a kolejny będzie koniec sierpnia, też 2 tygodnie. Na razie wszystko ustalamy, także nie mówię jeszcze żadnych szczegółów, ale dla tych osób, które są zainteresowane, fajne, żebyście wiedzieli, będzie coś takiego robione. A jak wam się podoba ten pomysł, to napiszcie w komentarzach, że to spoko, że bylibyście chętni, bo to też fajnie dla mnie, bo przynajmniej wtedy wiem, na ile osób organizować takie obozy. I zaczyna się coś fajnego, coś nowego i myślę, że dużo osób będzie mogło skorzystać z tego, z naszej wiedzy, którą tam mamy na Phuket. No i z fajnych treningów, przede wszystkim z fajnych treningów, dodatkowo wakacji, jakichś tam wycieczek, imprezek. Wszystko będzie połączone razem w fajnej grupie. Na pewno wam się spodoba. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie subskrypcję. Ja się biorę za mój obiad i ruszam zaraz w podróż. Na razie.